Teatr Miejski imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie odzyska dawny blask. Budynek wzniesiony w 1799 roku od końca wojny straszył jako ruina. Teraz dzięki remontowi za 31 milionów złotych ma znów cieszyć Głogowian spektaklami, koncertami oraz innymi ważnymi wydarzeniami kulturalnymi. Część pieniędzy, dokładnie aż 14 milionów złotych, na odbudowę obiektu pochodzi ze środków unijnych. To także ostatni moment, który był na uratowanie tego zabytku, ale też dzięki odbudowie teatru zyskujemy nową instytucję, nową ofertę dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Teatr posiadał już od samego początku do 1933 roku stały zespół operowo-teatralny. Od roku 1870 rozrósł się zwłaszcza zespół operowy i operetkowy. Wystawiano poza sztukami także operę i balet. Występowały tu już od lat 20. XIX wieku także inne zespoły teatralne i operowe. Po II wojnie światowej teatr popadł w ruinę. To niezwykle ważne, by go odbudować, mówi nam Antoni Bok, pasjonat historii. Ja bym zaczął od szerszego kontekstu, mianowicie obecnie w Polsce oprócz Głogowa nie mamy budynku teatru miejskiego starszego, prawda? Czy to jeszcze jest koniec XVIII wieku, wczesny klasycyzm, więc to znaczenie jest tutaj oczywiście szersze. Natomiast jeśli chodzi o Głogów, jak wiemy, miasto potwornie zniszczone, tych zabytków zostało nam bardzo niewiele i teatr znajdujący się tak już powiedział pan prezydent, w środku miasta, na rynku, prawda, stanowi nie tylko obecnie najstarszy praktycznie, co jest pewnym paradoksem, bo wiadomo, że to koniec XVIII wieku, więc nie tak stary, ale najstarszy budynek świecki typu mieszczański, prawda, ale i jak wspomniałem, posiada tą swoją wartość. Poza tym przywraca też pewną rangę miasta, przypomina, czy przywraca pewną rangę miasta Głogowa jako miasta średniej wielkości, które posiadało swój własny teatr. Otwarcie teatru już w listopadzie. Miasto czeka jednak niełatwe zadanie. Znalezienie zespołu i impresariatu na wysokim poziomie po to, by odbudowany teatr mógł zdobyć widownię. Na początku teatr nie będzie miał osobnego budżetu ani zespołu. Będzie działał w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Później raczej wyodrębni się jako osobna instytucja. Sam moment otwarcia to nie będzie jednorazowe wydarzenie, to będzie kilka wydarzeń przez około 2 tygodnie. Będziemy zapraszać tutaj teatry z całej Polski, ale na sam początek będzie zaprezentowana sztuka Andreasa Gryfiusa, Głogowianina, patrona tego obiektu. Sztuka nazywa się Piast. I tu właśnie taka niespodzianka dla naszych mieszkańców. Będziemy chcieli właśnie połączyć pewne takie wydarzenia historyczne, osoby historyczne związane z tym obiektem i na początek, na otwarcie właśnie sztuka Piasta Andreasa Gryfiusa. Mieszkańcy Głogowa z odbudowy teatru są zadowoleni. Przyjeżdżam tutaj co roku z zagranicy, gdzie mieszkam na stałe. Przywożę swojego męża właśnie też tutaj, żeby poznał moje okolice. I coraz piękniej jest w tym Głogowie, muszę powiedzieć. Coraz więcej rzeczy do zwiedzenia, do obejrzenia. Także jestem zachwycona jak najbardziej. Na pieniądze to się tego nie da przeliczyć. Moim zdaniem jest to odbudowanie, czyli powinno być odbudowane i dobrze. I dobrze. Jeżeli mają stać ruiny, może kiedyś to się przyda. Głogów na odbudowę teatru czekał kilkadziesiąt lat. Będzie kosztować około 30 milionów złotych. Niektórzy powiedzą, że to drogo, ale z drugiej strony, co nie buduje tak mocno świadomości lokalnej, jak właśnie mocna kultura? Łukasz Siona, Miedziowy Fakt.